kochani, z tej strony Paula, witam Was bardzo serdecznie na polach książkowych i na TBR-ze na kwiecień. Zapraszam Was do filmu, w którym zobaczycie wiele fajnych lektur, które są dosyć różnorodne i są i komedie kryminalne, fantastyka, literatura piękna, literatura obyczajowa, książki młodzieżowe i tak dalej, wiele, wiele tego. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Z tego co kojarzę, jest to 12 książek, ale w zeszłym TBR-ze było ich ponad 20 i oczywiście, że nie zdążyłam wszystkich przeczytać i niektóre po prostu tych, co nie przeczytałam, no to przejdą na kolejny miesiąc, trudno. No ale właśnie zacznijmy sobie tak może, nie wiem czy to będzie po kolei, czy nie, po prostu powiem Wam o tym, co naszykowałam. Pierwszą książką, którą dla Was mam, jest to Marta Kisiel i Nagle trup, wydawnictwo Mięta. Jest to komedia kryminalna, oczywiście, która dzieje się na łamach pisarskiego życia w jakimś wydawnictwie, więc środowisko, które Marta Kisiel bardzo dobrze zna i opisuje z tego, co kojarzę od takiej właśnie strony, od zaplecza. A więc naprawdę będzie pewnie bogata w szczegóły i w jakieś takie... Podejrzewam, że to będzie coś w klimacie Yellow Face, gdzie tam też jest wszystko od zaplecza opisane, w sensie klimat. No, chodzi mi o same środowisko i nakreślenie tła, więc jestem naprawdę bardzo ciekawa, co Marta Kisiel wymyśliła, jeżeli chodzi o tę książkę. Następnie trzecia część sagi rodu Tyszkowskich, czyli Jemioła, Klątwa i Cholera. Z tego co kojarzę, to chyba nie jest ostatni tom, w sensie będą pisane kolejne, ale to już jest trzeci z serii. Przepięknie są wydane te książki, bardzo mi się podobają i też sobie zakupiłam jak na razie te, co wyszły. Jeżeli chodzi o sagę rodu Tyszkowskich, jest to książka, są to książki napisane w sposób bardzo humorystyczny, sarkastyczny, ale z wykorzystaniem języka takiego staropolskiego, osadzone pod koniec XIX wieku i z prawdziwą rodziną w tle, no bo mamy Tyszkowskich. W pierwszej części w ogóle są tam, nie wiem czy w tej też? W tej chyba nie ma. W pierwszej części są zdjęcia ich dworu i tak dalej, wszystkie jakieś tam, nie wiem, chyba nawet krypta jest czy coś takiego. Więc bardzo fajnie tutaj mamy taki klimat dworski tamtych lat, różnic społecznych i tak dalej. Ten język jest bardzo ciekawy, który jest w tych książkach, więc z chęcią wracam do tej sagi. Wymarzony dom Ann, kolejna książka w tłumaczeniu właśnie Anny Bańkowskiej. I w tej części mamy dorosłą Anię, która w końcu już jest po ślubie z Gilbertem i kupują właśnie swój wymarzony pierwszy dom, w którym też rodzi się ich pierwsze dziecko, poznają tam nowych przyjaciół, przeżywają smutki i radości. Ja pamiętam, że bardzo urzekł mnie klimat, jaki panował w jej domu. Że to było taki, wiecie, taki mały domeczek, tutaj kominek, tutaj bardzo pięknie to było wszystko opisane. Zobaczymy, jak w tłumaczeniu Anny Bańkowskiej to będzie wyglądać. Marsjanin. Jest to film, który bardzo polubiłam. Książka Artemis bardzo mi się też podobała, więc Marsjanin jest tutaj wyborem, który czekał na mnie na półce i który gdzieś tam już wcześniej chciałam przeczytać. Jeżeli nie wiecie, o czym jest Marsjanin, jest to książka o takich ekspedycjach, które miały na celu znaleźć nowe miejsce dla Ziemian do życia. No i właśnie jeden z tych ludzi, który został wysłany, wysyła sygnał, że tak, że u niego jest można żyć właśnie na Marsie, że on założył, jakby już tam wyhodował coś i tak dalej. No i przyjeżdżają ludzie, żeby, wiecie, żeby to wszystko zgłębić. I dzieje się naprawdę, przynajmniej według filmu, nie wiem jak tutaj w książce, ale Artemis była tak napisana, że miało się wrażenie, jakby się oglądało film, więc naprawdę bardzo fajnie, tutaj też jestem ciekawa, jak książka wypada przy filmie. I coś, co bardzo chciałam przeczytać już od dłuższego czasu, czyli Richard Osman i Czwartkowy Klub Zbrodni. Mamy tutaj takich staruszków, którzy są właśnie, tworzą razem Czwartkowy Klub Zbrodni i wspólnie rozwiązują jakieś tam zabójstwo, które się dzieje u nich na osiedlu w mieście. Do tej pory właśnie oni rozwiązywali takie zagadki z przeszłości, a tutaj już mają pole do popisu, jeżeli chodzi o teraźniejszość. I ja tę książkę kupiłam, jak widzicie, w Empiku na promocji minus 70, jak jeszcze nie było dostępnych tych książek na Legimi, a tu się okazało nagle, że są wszystkie te części, bo to była pierwsza z nich, są jeszcze dwie,
z tego co je kojarzę. I mają bardzo dobre opinie, więc naprawdę gdzieś tam ta książka cały czas za mną chodzi. Następnie książki, których już nie mam fizycznie, i pierwszą z nich to pytałam się Was w ostatnim reading vlogu, jaka jest Wasza ulubiona seria fantasy. I dzwoneczek 94, na której kanał Was serdecznie zapraszam, bo jest to super merytoryczna babeczka, która bardzo fajnie mówi i ciekawie. I napisała mi właśnie ona o serii fantasy, która zaczyna się książką Uczeń Skrytobójcy autorstwa Robin Hopp. I jest ta książka dostępna na Legimi, więc fajnie, wydawnictwo MAK. I już Wam czytam szybko opis. Uczeń Skrytobójcy to pierwszy tom legendarnej serii fantasy. Jest w niej magia i zły urok, jest bohaterstwo i podłość, pasja i przygoda. Młody bastard to nieprawy syn księcia rycerskiego. Dorasta na dworze w królestwie sześciu księstw, wychowywany przez szorstkiego koniuszego swego ojca. Ignoruje go cała rodzina królewska, oprócz chwiejnego w swoich sądach króla roztropnego, który każe uczyć chłopca sekretnej sztuki skrytobójstwa. W żyłach bastarda płynie błękitna krew, ma więc zdolność do korzystania z mocy. I ja jestem w szoku, że ja nie słyszałam w ogóle o tej serii, a ma tak dobre opinie, ma tak dobre recenzje, że naprawdę nie mogę się doczekać, żeby przeczytać. Kolejną książką jest, oczywiście, że jest, już w marcu nie mogłam się powstrzymać, żeby przeczytać, czyli ostatnia część Rodziny Monet. Tutaj taki mój guilty pleasure, ale naprawdę to tak wciąga, że pierwsza część była taka mocno cringe'owa i mocno taka średnio bardzo, ale im dalej, tym to jest fajniej napisane, tym mamy poważniejsze jakby już sprawy, rzeczy, mniej takich właśnie dziwnych sytuacji. I już, i naprawdę nie mogę się doczekać, aż przeczytam ostatnią część. Ups. I ostatnia część Aurory, czyli Aurora, koniec, autorstwa Amy Kaufman i Jaya Christopha, autorów Illumine. Jeżeli nie słyszeliście o tych książkach, o tym cyklu, no to zapraszam Was do obejrzenia, w sensie może słyszeliście, tylko jeżeli chcielibyście usłyszeć moje zdanie o tych książkach i o czym one w ogóle są, jaki mają klimat, no to zapraszam Was nie dość, że do recenzji, to do podsumowania lutego oraz do ostatniego reading vloga i tam macie bardzo nakreślone te książki. Następna jest to już takie czyste romantazy, czyli pierwsza faza Zaćmienia Agaty Polte. Agata Polte ma bardzo dobre recenzje, jeżeli chodzi o obyczajówki. I naprawdę czuję, że będzie wow, że będzie coś w stylu może Rebeki Jaros i Czwartego Skrzydła, że to motosyns te książki. Aislinn Carmody ma od dawna zaplanowane życie. Jako najmłodsza z rodzeństwa obrała ścieżkę, którą bez zawahania podąża. Zamierza zostać obrończynią królowej czarownic swojej siostry Caitri, służyć jej jako tarcza i miecz. Jednak wszystko się komplikuje, kiedy w mieście zaczynają ginąć czarownice, a na dodatek zbliża się niebezpieczne dla osób posiadających magiczne moce zjawisko zaćmienie słońca. Aislinn wraz ze strażnikami szuka sposobu na zapobiegnięcie kolejnym tragediom oraz przygotowanie się do tego, co nadciąga. Nieoczekiwanie z pomocą przychodzi władca wampirów Renan Ward, który składa rodzinie Carmody propozycję nie do odrzucenia. Wkrótce okaże się, że mimo początkowej niechęci Aislinn będzie potrzebować Warda bardziej niż mogła się spodziewać, zwłaszcza gdy zaćmienie wejdzie w pierwszą fazę, fazę, w której słońce powoli gaśnie, podobnie jak kolejne czarownice. Książka zawiera treści nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia, więc wyczuwam, że będzie romans, krew, wszystko będzie tutaj, podejrzewam. Ale musicie przyznać, że opisana tutaj historia i te tło fabularne jest... No tak, jestem ciekawa, jak to zostanie rozwinięte, jak to zostanie napisane. Nie wiem, czy jakiś opis książki niedawno bardziej mnie zachęcił niż ten, więc trzymajmy kciuki. Następnie książka Kai Kei autorstwa Vaishnavi Patel. Jest to wydawnictwo Fabryka Słów i to jest też książka, o której Wam ostatnio mówiłam, i ona mnie bardzo pociąga swoją okładką, tak jest w ogóle tajemnicza bardzo ta książka, tak się wydaje. Kai Kei, jedyna córka Radży, warta tyle, ile dla królestwa warte jest zawarte przez nią małżeństwo. Bezradne dziecko wygnanej matki, pomijana milcząca siostra. Żona, która uratowała męża na polu walki, mądra przywódczyni, zasiadająca w Radzie Królestwa Kosali.
czuła matka, wyrodna matka, okrutna zdrajczyni. Całe życie walczyła z tradycją, mężczyznami i bogami. Chciała mieć głos, odcisnąć swój ślad na obliczu świata, po przejściu kamienistych ścieżek, po przekroczeniu własnych granic i poświęceniu wszystkiego, co kiedykolwiek ukochała, pozostanie jej tylko obraz śmierci, widziany raz za razem pod zamkniętymi powiekami. Więc i opis jest bardzo tajemniczy, i okładka jest bardzo tajemnicza, i tak mam przez to ochotę to przeczytać. Oceny też ma super, więc te same dobre książki ja w ogóle w tym miesiącu, jak zwykle. I następnie, Lot motyla Barbary Kingsolver, jest to autorka, która napisała Demona Copperheada, którą pewnie wiecie już, że uwielbiam tę książkę, naprawdę napisana, ten język, który tam jest, fenomenalny. Historia jest bardzo napisana tak, że chce się płynąć, chce się czytać tę historię, chce się w tym iść, chce się w to wczuć. Wszystkie emocje odczuwałam na własnej skórze, czytając tę książkę, więc nie dziwię się, że tutaj Pulitzer został wręczony. I czytam Wam opis książki. Della Robbia jest młodą żoną i matką. Mieszka na podupadającej farmie, ledwie wiążąc koniec z końcem. Jej życie to pasmo rozczarowań. Pewnego dnia napotyka szokujący widok. Jezioro ognia pośród cichej, zalesionej doliny. Okazuje się, że jest to stado motyli monarszych, które z niewiadomych przyczyn zjawiło się w wiosce wśród Apalachów. Zjawisko wywołuje wielką konsternację wśród naukowców, przywódców religijnych i dziennikarzy, wywracając życie Della Robbi i okolicznych mieszkańców do góry nogami. Dziewczyna musi skonfrontować się ze swoją rodziną, kościołem, miastem i całym światem, szukając prawdy, która może zniweczyć wszystko, w co kiedykolwiek wierzyła. Lot motyla podejmuje jeden z najważniejszych tematów naszych czasów – zmiany klimatyczne. Z wielką empatią Barbara Kingsolver analizuje motywy, które kierują zarówno zaprzeczeniem, jak i wiarą w niepewny świat. Opowiada o małej społeczności i codziennych rozejmach między rozumem a przekonaniami. Jestem kupiona ogólnie. Może zmiany klimatyczne to nie jest temat, który bym chciała, w sensie to nie jest mój pierwszy wybór tematu, który bym chciała czytać. Z tego też względu gdzieś tam odkładam cały czas w czasie czytanie książek Mai Lunde. No ale że z tą autorką już się zapoznałam i ufam jej czytelniczemu zmysłowi pisarskiemu w sumie. Jej pióro jest niesamowite, więc po raz kolejny okejka dla tej książki i lecimy dalej. Mamy tutaj serię, która się nazywa Mnichi Robot, czyli coś bardzo ciekawego, bardzo popularnego, bardzo szanowanego za granicą. Jest to Becky Chambers, psalm dla zbudowanych w dziczy. I ta autorka jest laureatką Nagrody Hugo. Mamy tutaj roboty, które porzuciły swoje narzędzia i wyruszyły na życie w dziczy. Słuch po nich zaginął, ich istnienie przeniosło się tak naprawdę już do legend. Aż pewnego dnia jeden z nich staje na drodze herbacianego mnicha i ma tylko jedno pytanie. Czego potrzebują ludzie? Jak wiadomo, odpowiedź zależy od tego, kogo się zapyta i jak się go zapyta. No i tutaj mnich i robot bardzo często będą musieli zadawać te pytania. Ostatnią książką, którą przygotowałam do tego zestawienia, jest Do ostatniego słowa Tamara Ireland Stone. Jest to książka, która ponoć jest największym wyciskaczem łez na świecie. I tak stwierdziłam sobie, czemu nie? Czemu by się nie ponieść, zobaczyć, czy mnie też to poruszy i porwie. I mamy tutaj bardzo popularną dziewczynę, czyli Samantę McAllister, która ma zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, więc ta książka na pewno będzie bardzo wchodziła w głąb psychiki ludzkiej, bo no jednak ciężko z czymś takim żyć i ma to ogromny wpływ na nasze życie. No ale właśnie, przez to, że ona jest popularna, obraca się w kręgu takich ludzi, którzy najmniejszy błąd, nieodpowiednie ubranie skreśla ciebie już z listy przyjaciół, fajnych ludzi i tak dalej. Ale pewnego dnia spotyka Caroline, która zabiera ją do zakątka poetów, czyli do tajemniczego klubu, w którym spotykają się tacy, wiecie, outsiderzy bardziej. W czasie tych spotkań Samantha w końcu może odsapnąć, może, wiecie, nie wymagać od siebie takiej idealności, żeby się, broń Boże, nigdzie nie potknąć, nie zaliczyć żadnego potknięcia. Ale podczas pewnej rozmowy dochodzi do tego, że jej świat wywraca się do góry nogami. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy się poryczę, czy się nie poryczę. Dam Wam na pewno znać, jak moje odczucia po tej książce. Ja jestem, jak wiecie, wrażliwa, więc wszystko przede mną, wszystko możliwe.
I słuchajcie, i to koniec, to wszystkie książki. Dajcie znać, co wy będziecie czytać w kwietniu, bo szczerze mówiąc, jak przeglądałam premiery, to tak bardzo cienko jest, bardzo jest mało premier, na które bym chciała przeczytać, na które czekam. Nie wiem, ostatni miesiąc chyba też był taki więc zobaczymy. Także życzę wam uroczej wiosny, fajnych wydarzeń, fajnych przeżyć, dużo przebywania na podwórku, pięknej pogody. I jeżeli oglądacie to jeszcze przed świętami, to wesołych świąt. Pa!